I niefortunna seria niefortunnych zdarzeń i niestety manojek nie żyje. Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak sami już widzicie DPO, czyli coś co bardzo sami zresztą wiecie lubicie. Pod ostatnim odcinkiem stawiliście 3390 lajków to średnio jak na tą serię. Muszę przyznać, większość odcinków dość łatwo przekracza 5000 tysięcy, a tutaj byłem numerem 1, miałem 800 ponad tysięcy punktów. A no ale no nie wszystko może Wam się podobać. W dzień, który, w którym wstawiłem ten odcinek, wyszedł nowy update. I wszyscy w komentarzach pisaliście mi "Manu, czemu grałeś na takim starym update? Cie? A to dlatego, że po prostu nie wiedziałem, że wyszło coś nowego, ale przez ostatnie dni cały czas piszecie mi, żebym zagrał w nowy update. No i dzisiaj... Ten nowy update będzie. Dodali trzy nowe ryby, z tego co wiem. To jest e, nowy rekin, whale rekin, y, po, mis polarny, nowa, nowa ta, nowy robak, też bardzo fajny. I nowego ptaka też dodali. To pięć? Tak, dodali pięć nowych rzeczy. Cztery, pokazuję, dodali pięć, bo jeszcze dodali marlina, czyli taką rybę, rybę miecznika. E, to te pięć ryb nowych dodali. Będzie trzeba je na pewno przetestować. Chociaż ja jeszcze nie przetestowałem wszystkich ryb ze starego update'u. Oczywiście myślę, że nowy update to nowa ilość łapek i fajnie było pobić to, co zrobiliście w poprzednim odcinku. I te 3,5 tysiąca łapek spokojnie. Myślę, że będzie fajnym wynikiem. A ja postaram się dla Was zostać chociaż dwoma z tych pięciu nowych rybek. I myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Zaczynajmy. Hej, widzisz tego przystojniaka? Bo ja widzę, że jeśli chcesz go częściej widywać w swoich subskrypcjach, to na przycisk subskrybuj, to dzwoneczek. Tutaj potwierdź, zapisz. Oczywiście, jeżeli mi się spodobał, to koniecznie zostaw lajka like i możesz również wiedzieć. kiedy bardziej z kodem mano 3% zwrotu. Zapraszam. Dobra, umowa była prosta. Nawalator, jako nasze imię i liczba lajków pomnożona przez 100. W takim e, wypadku wyszło nawalator 100. Oczywiście gramy na Frankfurcie, czyli najbliżej nas chyba serwerze. Mam nadzieję, że lagi dzisiaj będą mniejsze i będzie się fajnie grało. Nie mogę się już szczerze doczekać, więc e, zaczynajmy. Dobra, jako pierwszą rybkę wybiorę, jak nigdy... Robaka. No, i nasz robak jest nawalatorem. Dobra, przy 4000 punktów zmienimy się w nowego robaka. W robaka, który jest pasożytem. Będziemy. O, dokładnie. Nawet mniej punktów potrzebowaliśmy. A będziemy mogli, jakby, wczepić się w. W animals. W takie jakieś lepsze animalsy. I przy okazji, kiedy one coś zjedzą, to ja będę dostawał za to. Za to, za to, za to. Za to punkty. I więc. No, myślę, że to nie będzie zbyt trudna rybka, a całkiem fajna, całkiem fajna, wygląda też całkiem epicko. Okej, okay, tutaj mogę się do niego jakoś przyczepić? Nie, nie mogę chyba się do niego przyczepić, chociaż bym chciał. Nie, nie mogę, mogę do tamtego się przyczepić, ale boję się, że Mariuszek zaraz mnie zje. Nie chciałbym, żeby Mariuszek mnie zjadł. Daj mi się przyczepić. Dobra, przyczepiłem się i teraz dostałem, faktycznie, dostałem za niego expa. Okej, okay, tutaj lecimy... OK, i wylądowaliśmy w takim dość niebezpiecznym miejscu, ale zobaczcie, jak szybko wbiliśmy 10 tysięcy punktów. Więc jak widać, to jest całkiem fajny system rośnięcia. I tutaj, pier... O, Mariuszek, zobacz, Mariuszek, przed chwilą byłeś takim kozakiem, chciałeś mnie zabić, a teraz. A teraz nie jesteś już takim kozakiem. ile punktów ma pierwszy? 1,170,000. No to całkiem spoko, całkiem spoko liczba. Nie jest to jeszcze aż takie trudne, ale no też nie jakoś mega łatwe do zdobycia. Czym będziemy następnym? Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Chyba, o Jezus, chyba panem, panem takim jednym, którym będziemy. Ale na razie, no co, no ja nie będę też mam pokazywał po raz miliona tego takiego podstawowego rośnięcia. W końcu, w końcu wszyscy wiedzą, jak to wygląda, prawda? A myślę, że kiedy zdobędę coś więcej, powyżej chociaż tych 20 tysięcy, to wtedy będę mógł sobie y, powiedzieć, sobie coś tam pozwolić na coś, na coś lepszego. A na razie, no to to jest takie, a wiadomo, to co już było tysiące razy. Dobra, mamy to. I powiem wam tak, poza, y, poza tą rybką, którą byliśmy sami, czyli poza tym robakiem, nie widzieliśmy jeszcze praktycznie żadnej nowej ryby. I teraz pytanie, czy tych rybek jest taka limitowana ilość? O nie, zużyłem, y, o nie. Nie chcę umierać, muszę jeść dużo. E... O nie, orka, orka i pingwin. Pingwin, co ty robisz w ciepłych wodach? Beaver, beaver zaraz mi. O, to jest nowa ryba! I ona będzie chciała mnie zabić, a jak nie ta, to tamta mnie zabije. Jezus, nie mogę się schować w tych krzakach, nie mogę. Kurde, nie, no! Jaki piekarz, akurat wleciałem w niego! Rudy Klaus, jak mogłeś mnie zabić? Dobra, przyczepiłem się do delfinka, którym dzisiaj e, planuję zostać. Planuję zostać delfinem, ponieważ delfin zamienia się w fajne rzeczy. Zresztą jeszcze nie byłem delfinem, więc będziemy mogli połączyć przyjemne z pożytecznym. I bardzo fajnie się gra właśnie w taki sposób. Jestem do niego przypięty, nie muszę nic tak naprawdę robić, a i tak będę dostawał za niego rzeczy. Niestety zaraz się o, tak jakby od, przemienię w coś, więc będę musiał. On tak nie wiem, tak jakby planował to zrobić. Dobra, więc a... Ale dzięki niemu zrobiłem kupę tysięcy punktów tak naprawdę, bo zjadłem część rzeczy, która tam była, i dzięki temu mam już 12 tysięcy punktów. To naprawdę fajny wynik jak na początek. Tutaj jakiś ptaszek próbuję je zabić. A, czy ja to tego porobię? Raczej nie, więc. Wiadomo, musimy tutaj znać swoje siły. Co Wy tutaj piszecie? Jak wy się odzywacie? Szczyle moje kochane. Dobra, mamy 16 tysięcy. Znowu. A no, fajnie byłoby osiągnąć coś więcej, niż tylko zabija, być się zabitym przez Marlina. No, znowu mnie zabije. No. Nie, dobra, nie zabije mnie. Jezus, jak dobrze. Jak dobrze. Tutaj chyba był ktoś inny. Nie wiem. Trochę ryzykuję Ale no, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to się mówi, prawda? Takie było kiedyś powiedzenie. Tam widzę, że kolejny mój kolega atakuje tamtego typka, więc a, idą, idą do góry. Okej, okay, udało mi się go zjeść, ale była dość dość poważna walka o ten pokarm. Tutaj pływają inne, dość wkurzające ryby. Tam jest robak chyba, tak? Który tam sobie siedzi. Powiem Wam tak, walka o przetrwanie jest i takie małe lagi też, też czuć. Są wyczuwalne w tej grze obecnie. No ale wiadomo, serwery e, o, tych, o tej godzinie gra bardzo, bardzo dużo ludzi. No i w sumie się nie dziwię, to jedna z lepszych gier jakie kiedykolwiek grałem. Muszę przyznać, bawię się przy niej, wyśmienicie i, i nie chciałbym zginąć od tamtej wielkiej ryby. I to mi się udało, nawet udało mi się nie zginąć. E, zaraz będę prawdopodobnie ptakiem, a ptakiem zawsze fajnie jest być, bo wtedy. Możecie, z, będziemy mogli zostać pelikanem, a raczej nawet na pewno tym pelikanem zostaniemy, a więc bardzo, bardzo dobrze. O kurde, co tam się dzieje? Jakieś mega, mega niebezpieczne rzeczy. 30 tysięcy punktów mamy. Dobra, stop, 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 zatrzymaj się. Jest, ale to było fartowne. Tam wszyscy na mnie się rzucili. Nie wiem, czy widzieliście. Nie dość, że Marlin. To jeszcze do tego tamten inny się na mnie rzucił. Każdy chciał mnie zabić. A ja bym nie chciał być zabity w takim wypadku, ponieważ, a, no idzie mi całkiem okej. Okay I wolałbym jednak stać się czymś, czymś kolejnym. Na pewno będę chciał zostać tym Marlinem uh, sometime. Nawet myślę, że teraz mógłbym nim. O, dobra, jestem ptakiem, więc muszę leć fruń. Muszę latać fruwać. Tutaj są te takie ludziki. A to są kaczki w ogóle. Jezus, ja nawet nie wiedziałem, że to są kaczki. Więc żeby zostać. Tam jest Marlin na tym, na brzegu. I pelikan, czy my się możemy z pelikanami na. Nie, my chyba z pelikanami jesteśmy ziomki. No dobra, więc jak zawsze postaram się po prostu nie zginąć jako on. A, i tutaj ten pelikan zjad mi moje rzeczy. Postaram się nie zginąć y, jako ten ptak, dorosnąć, zostać pelikanem albo czymkolwiek innym, no i w końcu wyjść z gniazda. Zobaczymy, czy to mi się uda. Mam nadzieję, że tak. Pum! I niefortunna seria niefortunnych zdarzeń, i niestety Manojek nie żyje. Ale to było unlucky co się stało, i to było takie dziwne. I jestem zły, bo. Bo jestem zły. Dobra, jestem ptakiem po raz kolejny, dostałem całkiem spory zastrzeg jedzenia już na samym początku. Co bardzo mnie w sumie cieszy, bo mam już 43 tysiące życia, więc naprawdę zostałem mega dużo. Ale teraz jest właśnie ten cholerny problem, że te ptaki jest dużo łatwiej zabić. Ja tutaj zawsze miałem taką technikę dość spokojną, w której po prostu sobie farmiłem to jedzonko i starałem się nie szaleć. Natomiast teraz to wydaje się być dużo trudniejsze z racji tego, że jest dużo więcej predatorów a, i oni lubią skakać ostatnio. Kiedyś była umowa. Jesteś ptakiem. Masz spokojną sytuację. Teraz ta umowa nie obowiązuje, ale dobra, ja za chwilkę za niecałe 4000 expa będę już czymś nowym. Będę pelikanem, albo czymś innym, co będę mógł sobie wybrać. No i będzie fajnie. Dobra, i mam właśnie do wyboru. Dobra, ja wybiorę sobie pelikana. Nie wiem w sumie, co będzie następne, ale pelikanem jeszcze nigdy nie byłem. Use your boost to grab animals. Uh, crab and below? Click again to release them. Ok, czyli ja mogę pływać, tak? I mam jakąś tam limit powietrza i muszę muszę... boostem mogę łapać te rzeczy, ok, zapałem go I teraz mogę go na przykład na wyspę puścić, tak? Czy to o to chodzi? Tak, mogę go wypuścić na wyspę Tylko co, co mi to daje, że ja tak mogę robić? Bo na przykład nie mogę iść tego, ale czy ja mogę iść to? Nie, nie mogę iść tego Więc muszę pływać. Muszę pływać, to wiem, ale kurde, no to w sumie ta ryba chyba nie jest jakoś najlepsza mega. Mega najlepsza to ona chyba nie jest, mi się tak coś wydaje i średnio mi się wręcz bym powiedział podoba tary. O! Tam jest ktoś. Tu, tu będzie fajna sytuacja do, do zabicia tego typka. Nie, 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 puść mnie, dobra. Ja muszę, ja muszę latać. A, to powiedzcie mi, jaki sens ma to wszystko? Po co jest ten pelikan? Ja znowu znowu nie rozumiem sensu a, tego, tego, tego ptaka, bo zanim ja urosnę tak naprawdę, w wodzie to ja prawie nic nie mogę zrobić. A na lądzie... Dobra, w wodzie co, mogę na przykład schwytać kogoś i go wyciągnąć e, na, na, na powierzchnię i tam go zabić. No to, to jest chyba jedyne takie jakieś logiczne logiczne. No ale tego nie mogę na przykład, bo to jest za mocne, e, więc ja po prostu muszę wylecieć, muszę wylecieć, muszę wylecieć. Jezus! Prawie umarłem, czy wy to widzieliście? Prawie umarłem do cholery jasnej, czemu wy mi to robicie, gro? Czemu ja się stałem tym, kim się stałem? Mogę znowu tam wylecieć, bo tamta rybka. Nie Alona. Ona sobie wróciła. Więc ja mogę coś takiego słabego wziąć na ląd i tam to zabić. Tylko... Tylko co na przykład? Co jest takie słabe? Jakiś krap, na przykład. No nie, to nie jest słaba rybka. Ale całkiem, całkiem szybko do góry płynę. To jest jakiś tam plus. Więc no, to będzie raczej czasochłonna czasochłonna rzecz tutaj yy, pływać i tutaj działać jakoś. To raczej będzie trwało naprawdę bardzo, bardzo długo. Okej, okay, tutaj są dwa te... Ja bym mógł na przykład teraz go robić, nie? Zrobiłem go, ale nic nie dostałem, bo mi tej walone mewy zjadły, no. Halo, no to jest czyste hamstwo! To jest naprawdę już czyste hamstwo. To jest hamstwo w najprostszej postaci. I bardzo mi się to nie podoba, co się stało przed chwilą. To no. Ja go zabiłem tylko i wyłącznie ja, nikt inny. Okej, okay, wciągnął mnie. Y Król oceanu, ten, który jest pierwszy. I on mnie raczej nie wypuści prędko. Kiedy on mnie wypuści? Czy on w ogóle jakoś może mnie wypuścić? Czy nie? Proszę, wypuść mnie. <śm> umrę z braku powietrza. Widzicie, jaki koleś? Dobra, mogę ewoluować. No i teraz ewoluuję w tą rybę. Walę już naprawdę mam już totalnie a, w, za przeproszeniem tyłku e, latanie. Naprawdę wolę pływać, zdecydowanie. Tą rybką rośnie się... A tak średnio, no mogę coś tam zabić, ale nie za dużo. Ale na przykład mogę też umrzeć, ale mogę też się tutaj schować. I jakoś prze, e, przetrwać. Z tym, że no będzie ciężko, bo on i tak będzie chciał zabijać, więc e, no równie dobrze możemy tutaj stać do jutra i nic się nie wydarzy, chociaż widzę, że on... On chyba wie, co się święci. No ale ja po prostu mogę w każdej chwili się zatrzymać uh, i na szczęście sobie dać jakoś radę. Uh, tutaj na przykład też mógłbym sobie coś tam zjeść. Tu mogę zjeść sobie kolejną rybkę, ale też nie chcę jakoś się tak mega forsować na takie, takie malutkie rzeczy. Ale na przykład 10 tysięcy e, punkcików to ja nie pogardzę sobie. No nie będę aż taki. Nie będę aż taki. Tutaj no dobra, taką, taką rybkę to mogłem sobie odpuścić. Dobra, jestem i teraz muszę zostać bobrem, ponieważ bobry... Ewoluują w następne rzeczy, więc jest całkiem okej. Okay. Jestem bobrem, tutaj jest zajęta, niestety kłoda, ale ta wydaje mi się, że będzie tutaj wolna. Mam teraz tutaj dwie kłody do siebie, no i tutaj, jako bubr, jestem troszeczkę puci, tak jak mewą. Będę po prostu starał się rosnąć, a poprzez zjadanie różnych tutaj rzeczy, wiadomo. No i myślę, że będzie całkiem okej, okay. więc powinniśmy zostać jeszcze jakąś rybą, jaką nie do końca jeszcze wiem. Postaram się być tym miecznikiem. Albo, albo zawsze chciałem być tym, zawsze chciałem być e, tym właśnie e, wielorybem, który wciąga, no bo to jest całkiem fajna zabawa. Niestety nie wiem zbytnio, jak się ewoluuje w wieloryba, więc możecie mi to napisać. Ja e, Nie sprawdzałem tak naprawdę. E, w tą rybę, tamtą inną, wiem, że się właśnie w marlina, w rybę miecz, się ewoluuje z delfina, więc w delfina postaram się zamienić zaraz. I zobaczymy, jak to wszystko y, wyjdzie w takim razie. Zobaczymy. O, tutaj zjadłem tamtego też. Mam bardzo mało powietrza, więc muszę, muszę się wy wyłonić. Dobra, wyłoniłem się. Tutaj koleś, który ma troszkę więcej <laughs> jednak y, życia, i tutaj całego wszystkiego ode mnie. Próbuję mnie zjeść, ale ja mu się nie dam tak łatwo. Ja po prostu chcę podrosnąć. Po prostu chciałbym urosnąć. Chciałbym stać się dużym, y, wielkim. Królem oceanu. Jesteśmy już na miejscu, a kolejną rzeczą, którą, w którą chce się zamienić, to delfin. No i pisaliście mi, że ja mogę wychodzić normalnie. Ale, no, tak jak widzicie, nie mogę, muszę wyskoczyć, więc. A wyskoczenie nie jest aż takie łatwe. Tutaj zazwyczaj nie było jakoś mega, mega, wi mega wiele predatorów. Pingwin może dość szybko e, na szczęście urosnąć. A do tego, pingwin, ja jako pingwin, a, może potem właśnie zostać delfinem. Więc ja tym delfinem w późniejszym okresie będę na pewno chciał zostać. Ale mam nadzieję, że ten tutaj koleś nie chce mnie zjeść, bo jeśli by chciał mnie zjeść. O jezus, ale się wyrąbałem. Boję się troszeczkę, bo tutaj jest ciepło, ciepłe wody. Na szczęście nie wyrąbałem się aż tak daleko, żeby umrzeć. No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że stanę się kimś w miarę okej. Okay, jeśli nie najlepszym, a jeżeli nie uda mi się stać kimś w miarę okej, okay, no to. Na pingwinie zakończymy naszą przygodę, która była dość owocna, bo zostaliśmy, którą, jedną nową rybką, dwoma nowymi rybkami. Tak jak obiecywałem, byliśmy nowym robakiem, którym nie, jakimś niewielkim wyczynem było zostać. No i zostaliśmy też nową, nowym ptakiem. A Mamy 100 tysięcy punktów już ponad, więc 100 tysięcy subskrypcji, jak i 100 tysięcy punktów, myślę, że to całkiem legitne. No ale jak widzicie, całkiem szybko się tym tym tutaj robaczkiem, tam naszym pingwinkiem rośnie. Tu się bardzo fajnie zresztą rośnie po tej stronie oceanu, bo tutaj jest a, praktycznie nie ma przeciwników, a, można by to tak powiedzieć. Więc szybko, przyjemnie, a, kolorowo, super. 3, 2, 1. I teraz możemy się stać czymś innym. I ja tym razem będę chciał zostać delfinem, a jako delfin muszę chyba wylecieć na a, kurde, delfin musi i, i oddychać i być w wysokiej temperaturze. Ej, co jest? Co jest, co jest, co jest, co jest? Już jestem w wysokiej, dobra, jest okej, okay. ale fart... Ale nie przeczytałem co, co się robi jako delfin I teraz nie mam pojęcia. Czy ja mogę go zabić? Po prostu mogę. Zabiłem Arka, pamiętacie Arka? Arek to był ten koleś, z którym ja walczyłem, tak dość sporo walczyłem e, kiedy, kiedy zabijałem inne rzeczy. Kiedy zabijałem te, wiecie tak, no chodź tu się mi oddaj po prostu, no przestań być taki. Adek, e, kiedy zabijałem, kiedy byłem tym ptakiem, to walczyłem z Arkiem, a potem jako delfin udało mi się go na szczęście zabić. Delfin też jako ssak musi niestety oddychać i trochę mi się to nie podoba, bo miałem nadzieję, że nie będę musiał oddychać. Tylko jakiego power-upa ma ten delfin, bo na razie y, nie, żadnego tutaj nie zrozumiałem. Na razie nie wiem, co tak naprawdę robimy. Na razie sobie rośniemy. O, patrzcie, na przykład ten mnie zatruł, chociaż ja mu nawet nic nie zrobiłem. A tutaj mam na przykład delfinka, którego chciałem zabić, ale mi się to nie udało. Ale może na przykład takiego biwera ja bym sobie zabił, co? Czy ja, ja mogę biwery? stąd nie, tam płynie do mnie. O kurde, ale mu dużo zadałem. Powiem Wam całkiem nieźle. Dobra, tam płynie do mnie jeden duży koleś, którym ja nie chciałbym jakoś za za zawrzeć tutaj udziału, jakoś tutaj z nim walczyć zbytnio. Tutaj też nie mogę jeść. Okej, okay, zabiłem kolejnego, ale potrzebuję odrobiny powietrza. Jeszcze nie, nie jakoś tragicznie, ale troszeczkę potrzebuję powietrza. Jest, mogę, mogę zostać Sword Fishem, więc zostaliśmy. Jumping above water gives you a speed boost. Stackable 3 times. Hit a player makes it bleed and. Ok, czyli jak wyskakuję z wody, to dostaję speed boosta. Możemy to spróbować w sumie. Dobra, wyskoczyłem z wody i faktycznie troszeczkę szybciej płynę. Ale uderzenie też gracza spowoduje, że on zaczyna krwawić. I zaczyna szybciej po prostu. E, no i umiera po prostu. Jezu, ale no faktycznie tego Speed dostałem, a nie chciałbym aż tak. Flappy Combo! A, mogę robić Flappy Combo! I wtedy, wtedy dostałeś. Więc jesteśmy ostateczną już rybką. Jesteśmy Marlinem. Czy Marlin, tak jest, Marlinem jesteśmy. Marlin jest całkiem niezłą rybką. Całkiem niezłą, jest rybką Więc ja jako Marlin fajnie się czuję Nie jest może jakiś ultimate'owy Ale tak naprawdę jego busta nie trzeba zbytnio używać Bo on po prostu jest mega mocny Sam z siebie jest mam kolejnego To już jest łatwe, to jest bardzo łatwe Oczywiście do czasu, bo kiedy trafimy na jakiegoś wielkiego wieloryba Czy inne tego typu rzeczy No to będzie problem I po raz kolejny jesteśmy na leaderboardsach Na szóstym miejscu, to naprawdę fajnie A prawie godzina już gry za mną więc to trochę to trwa. Trzeba przyznać. Troszeczkę to wszystko trwa. To nie jest aż tak łatwe. Dobra, nie, mu muszę, muszę jakoś sobie poradzić. Ale nie poradziłem sobie. Powiem wam e, tak, no, chciałem zostać rybką, zostałem. Chciałem być na leaderboardsach, byłem, więc mogę uznać to za w miarę okej okay wynik. Pokazałem wam trzy, trzy nowe rzeczy z pięciu, więc mamy co pokazywać na następnych odcinkach i myślę, że będzie fajnie. Napiszcie mi proszę w komentarzach, jak zostać wielorybem, bo chciałbym wsysać ludzi. To jest całkiem fajna broń i myślę, że można z tego zrobić fajny użytek. A na teraz to już wszystko. Pamiętajcie oczywiście o G2, gdzie z kodem mano 3% zwrotu. Pamiętajcie, żeby lajknąć mojego fanpage'a, bo myślę, że każdy z Was powinien tam być, a jest naprawdę ułamek z was lajkuje mojego fanpage'a, więc teraz szybciutko polajkować mojego fanpage'a. Pamiętajcie też o lajkach. Eee, oczywiście razy, razy na razy, razy... nie wiem ile tam razy. Tu było 100, to razy 1000 będzie teraz, no, więc rozumiecie. Liczba lajków razy 1000, to będzie następna nazwa. Całkiem fajna zabawa i teraz to wszystko. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze. Trzymajcie się, papa. Pa.